Witajcie w kolejnym odcinku naszego cyklu Obalamy mity. Dzisiaj porozmawiamy o kleszczach i spróbujemy rozwiać kilka popularnych mitów na ich temat. Czy kleszcze faktycznie preferują konkretną grupę krwi? Czy płeć ofiary ma dla nich znaczenie? Czy prawda jest, że atakują najchętniej białe ubrania? Czy można się przed nimi ochronić za pomocą repelentów? I czy faktycznie omijają pijanych? Kleszcze bez tajemnic. Prawda i mity o kleszczach. O tym wszystkim za moment. Kleszcze, inaczej zwane Ixodida lub Ricinus, to niewielkie stawonogi z rzędu roztoczy. Dorosłe osobniki mają zazwyczaj od 2 do 5 mm długości. Ich ciało składa się z dwóch części przedniej, tak zwany gnatosoma, gdzie znajdują się kłójki i narządy gębowe oraz tylnej idiosomy z odnóżami. Samice są zwykle większe od samców. Kleszcze występują na całym świecie oprócz Antarktydy. Preferują lasy liściaste i mieszane, zarośla, obrzeża pól, łąki i parki. Przebywają głównie w ściółce leśnej lub niskich zaroślach. Na ofiarę czatują, siedząc na końcach traw i krzewów. Gdy zaczują zbliżającego się żywiciela, chwytają się jego ciała nogami, a następnie wpełzają w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca do ugryzienia. Kleszcze żywią się krwią. Potrzebują jej do rozwoju i rozmnażania. Atakują głównie ssaki, ale także ptaki i gady. Ich głównymi żywicielami są dzikie zwierzęta. Jelenie, sarny, kuny, myszy i tym podobne. Na ludzi napadają zupełnie przypadkowo, gdy ci wkraczają na ich terytorium. Choroby przenoszone przez kleszcze. Dlaczego zatem uważamy kleszcze za tak groźne? Otóż mogą one być nosicielami niebezpiecznych chorób, które przenoszą na człowieka. Najpoważniejsze z nich to borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Borelioza atakuje układ nerwowy, stawy i serce. Objawia się m.in. rumieniem, bólami głowy, stawów i mięśni, zaburzeniami rytmu serca. Może prowadzić do paraliżu twarzy, zapalenia mózgu i niewydolności krążenia. Kleszczowe zapalenie mózgu powoduje objawy grypopodobne, gorączkę, ból głowy, nudności. W ciężkich przypadkach dochodzi do zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. Skutkiem mogą być trwałe zaburzenia neurologiczne, a nawet śmierć. Jak widzimy, kleszcze mogą być naprawdę groźne. Dlatego tak ważna jest wiedza na ich temat i znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa. Postarajmy się zatem oddzielić fakty od mitów. Mit pierwszy. Kleszcze atakują tylko osoby ubrane na biało. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych przekonań jest to, że kleszcze atakują najchętniej osoby ubrane na biało. Skąd się wzięło to błędne mniemanie? Otóż kleszcze łatwiej dostrzec na jasnych ubraniach, więc może wydawać się, że one faktycznie preferują biel. Jednak pajęczaki te nie widzą kolorów i nie są w stanie ich rozróżnić. W otoczeniu orientują się głównie za pomocą zmysłu dotyku i węchu. Potrafią wyczuć zapach potencjalnej ofiary nawet z odległości kilkunastu metrów. Kolor ubrania nie ma dla nich żadnego znaczenia przy wyborze ofiary. Mit drugi. Kleszcze wybierają ofiary na podstawie grupy krwi. Istnieje przekonanie, że kleszcze preferują osoby z konkretnymi grupami krwi, na przykład A lub 0. Jednak badania naukowe nie potwierdzają w sposób jednoznaczny tej teorii. Przeprowadzono co prawda pewne próby w tym kierunku. Na przykład w badaniu z 2018 roku umieszczono próbki krwi każdej grupy na płytkach Petriego i wystawiono je na działanie kleszczy. Okazało się, że nieznacznie więcej kleszczy wybrało krew grupy A niż 0. Jednak naukowcy podkreślają, że aby wyciągnąć ostateczne wnioski, potrzebne są dalsze, pogłębione badania z udziałem większej liczby kleszczy. Na razie zatem teoria o preferencjach dla poszczególnych grup krwi pozostaje niepotwierdzona. Wydaje się, że dla kleszczy kluczowe jest po prostu znalezienie jakiegokolwiek źródła krwi, a nie jej konkretny typ. Mimo to warto kontynuować badania w tym kierunku. Mit trzeci. Płeć ma znaczenie. Natomiast pewne znaczenie może mieć płeć ofiary. Ustalono bowiem, że kleszcze nieznacznie częściej atakują kobiety niż mężczyzn. Skąd ta preferencja? Przypuszcza się, że wynika ona z delikatniejszej skóry pań, która ułatwia pajęczakom wkręcenie się. Ale nie jest to reguła.
Badania przeprowadzone w Szwecji wykazały, że kobiety po 40 roku życia mają o 48% większe ryzyko ukąszenia przez kleszcza niż mężczyźni w tym samym wieku. Ponadto kobiety starsze niż 40 lat były narażone na ugryzienia o 42% częściej niż młodsze kobiety poniżej 40 lat. Inne badanie epidemiologiczne pokazało, że roczna zapadalność na rumień wędrujący, jeden z objawów boreliozy, wynosiła 506 przypadków na 100 tysięcy kobiet i 423 przypadki na 100 tysięcy mężczyzn. Istotne różnice występowały szczególnie w grupie osób starszych niż 40 lat. Wyniki te wskazują, że płeć pacjenta może mieć wpływ zarówno na ryzyko ukąszenia przez kleszcza, jak i przebieg choroby. Jednak samo narażenie na ugryzienia nie tłumaczy w pełni zaobserwowanych różnic. Potrzebne są dalsze badania mechanizmów biologicznych i immunologicznych wyjaśniających te zjawiska. Mit czwarty. Kleszcze chowają się w ubraniach, by ugryźć nocą. No właśnie, czy kleszcze potrafią się czaić i atakować z zaskoczenia? Czasem można usłyszeć ostrzeżenia, że ukrywają się w ubraniach, by nocą ugryźć śpiącego człowieka. Na szczęście ryzyko takiej niespodzianki jest niewielkie. Kleszcze bardzo szybko giną bez dostępu do wilgoci, więc raczej nie przetrwają w schowku wiele godzin. Niemniej dla pewności warto powiesić ubrania na balkonie. Czy rozłożyć je na słońcu, wysoka temperatura zabije wszelkie pajęczaki. Mit piąty. Kleszcze nie lubią krwi pijanych. Kolejny mit dotyczy rzekomej niechęci kleszczy do pijanych. Podobno alkohol w organizmie odstrasza je lub przynajmniej zniechęca do kąsania. Cóż, picie w lesie z pewnością nie jest dobrym pomysłem, jednak nie tyle ze względu na kleszcze, co na zwiększone ryzyko wypadku czy zabłądzenia. Niestety nie ma jednoznacznych dowodów naukowych, by stan upojenia chronił przed atakiem kleszczy. Co więcej, najnowsze badania sugerują, że spożycie alkoholu może wręcz zwiększać atrakcyjność człowieka dla tych pajęczaków. Alkohol powoduje przyspieszone oddychanie, wzrost temperatury ciała i potliwość. To z kolei zwiększa emisję dwutlenku węgla i ciepła, które przyciągają głodne kleszcze. Dodatkowo osłabienie refleksu i koordynacji utrudnia zauważenie i usunięcie przysiadłego pasożyta. Co więcej, badania pokazują, że ludzie po spożyciu alkoholu chętniej wybierają zadrzewione tereny, na przykład parki miejskie, co zwiększa prawdopodobieństwo kontaktu z kleszczami. Dlatego należy zachować czujność i stosować skuteczne środki ochrony, nawet będąc pod wpływem alkoholu. Inaczej zamiast relaksu można narazić się na poważne konsekwencje ugryzienia przez zakażonego kleszcza. Mit szósty. Kleszcz pełza tylko do góry po ciele. Słyszałeś może też, że kleszcz przemieszcza się wyłącznie do góry i nigdy nie schodzi w dół. Jest w tym ziarnko prawdy. Kiedy kleszcz wybierze już ofiarę, pełzają na niej w górę, szukając dogodnego miejsca do ukąszenia. Jednak poza ciałem żywiciela porusza się swobodnie w obu kierunkach. Na przykład schodzi po trawie, by schronić się przed upałem. Tak więc ta informacja jest tylko częściowo prawdziwa. Mit siódmy. Tylko samice kleszczy gryzą ludzi. No dobrze, a co z popularnym przekonaniem, że tylko samice kleszczy kąsają ludzi? To kolejny mit do obalenia. Samce również potrafią być groźne, chociaż ich ukąszenia są mniej bolesne i łatwiej je przeoczyć. Wynika to z tego, że samce pobierają znacznie mniejsze ilości krwi i żerują krócej niż samice. Samiec może napić się krwi w ciągu kilkunastu minut, a następnie odpaść, nie będąc zauważonym. Samica natomiast może żerować nawet kilka dni, pobierając duże ilości krwi potrzebnej do wytworzenia jaj. Mit ósmy. Kleszcz zaraża już przed ugryzieniem. Czasem słyszy się opinię, że kleszcz może zarazić już samo, pełzając po skórze, jeszcze przed ugryzieniem. Na szczęście nie jest to prawda. Do zakażenia konieczny jest bezpośredni kontakt śliny pajęczaka z krwią, poprzez naruszenie skóry lub błon śluzowych. Dopóki więc kleszcz spaceruje po ciele, nie stanowi zagrożenia. Mit dziewiąty. Kleszcza można zalać olejem, by sam opadł. W internecie można też znaleźć porady, by zalewać przyssanego kleszcza olejem roślinnym, aby sam opadł. To bardzo zły pomysł. Trzeba jak najszybciej usunąć pajęczaka pensetą, obracającymi ruchami. Im dłużej bowiem pozostaje w ciele, tym większe ryzyko choroby.
Olej jedynie utrudni złapanie i wyciągnięcie pasożyta. Mit 10. Repelenty dają 100% ochronę. Czy repelenty zapewniają pełną ochronę przed kleszczami? Niestety nie. Mimo że środki odstraszające maskują ludzki zapach i zniechęcają kleszcze do ataku, ich skuteczność jest ograniczona. Po pierwsze, trudno równomiernie pokryć całe ciało i ubranie preparatem. Po drugie, substancje czynne ulatniają się z czasem i wymagają ponownego smarowania. Ponadto należy stosować specjalne repelenty przeznaczone na skórę lub odzież zgodnie z instrukcją. Dlatego same środki odstraszające to za mało. Lepszą ochronę zapewnia odpowiedni ubiór oraz unikanie wysokich traw i zarośli. Mit 11. Kleszcza nie wolno samodzielnie usuwać. Często słyszy się, że kleszcza nie należy usuwać na własną rękę. Jest to jednak błędne przekonanie. Wręcz przeciwnie. Kleszcza trzeba jak najszybciej usunąć, aby zminimalizować ryzyko choroby. Kluczowe jest, by zrobić to w odpowiedni sposób. Delikatnie chwycić pensetą tuż przy skórze i powoli wyciągnąć całego kleszcza. Nie wolno mocno zgniatać, żeby nie zwrócił zakażonej krwi. Po usunięciu rany odkażamy. Nie ma sensu czekać na pomoc medyczną. Szybkie, samodzielne usunięcie kleszcza jest bezpieczne i zalecane przez lekarzy. Pozwala uniknąć powikłań. Mit 12. Szczepienie chroni przed wszystkimi chorobami. Na koniec jeszcze jedno powszechne złudzenie, że szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu zapewnia 100% ochronę i można przestać zwracać uwagę na kleszcze. Niestety, mimo szczepionki należy zachować czujność. Po pierwsze, nie chroni ona przed boreliozą. Po drugie, po powrocie z lasu i tak trzeba dokładnie sprawdzić całe ciało. A jeśli dojdzie do ugryzienia, jak najszybciej usunąć pasożyta. Podsumowując, okazuje się, że wokół kleszczy narosło sporo mitów. Tymczasem prawda jest taka, że są one groźne dla wszystkich i należy zachować czujność. Oto kilka sprawdzonych sposobów ochrony. Noszenie odpowiedniego ubioru, zakryte nogi i ręce, kapelusz, stosowanie repelentów na odzież i odkryte części ciała, unikanie gęstych zarośli i wysokiej trawy, oględziny ciała po powrocie z lasu, szybkie usuwanie kleszcza pensetą w przypadku ugryzienia, obserwowanie stanu zdrowia przez 30 dni na wypadek objawów choroby. Mam nadzieję, że film rozwiał kilka mitów na temat kleszczy i przekazał praktyczne informacje, jak uniknąć nieprzyjemnego spotkania z tymi pajęczakami. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach cyklu Obalamy mity. Jeśli podobał Ci się ten filmik, zachęcam do subskrybowania kanału. Dzięki temu będziesz na bieżąco z nowymi ciekawymi materiałami.